Hej, z tej strony znowu, czyli Konsar i dzisiaj gram znowu w Bean Engine Drive. I scenariusze znowu, pościg na wschodnim wybrzeżu. To jest pierwszy z pościgów. W dzisiejszym odcinku zrobimy 3, a w następnym 3. Ale mam pytanie, a czy nagrywać tylko Bean Engine Drive? I może jakieś jeszcze inne gry tam się kiedyś może pojawią? Czy nagrać też CS-a? Bo ja nie wiem, czy CS też nagrywać na tym kanał, czy nie. A teraz lecimy. Tu mamy fabułę, o co bardziej chodzi, ja sobie wszystko przeczytałam, możecie się zatrzymać, zobaczyć, a my lecimy. Grałem ten scenariusz kiedyś i jest spoko. Teraz trzeba w prawo, reklamować, jedziemy. Ojojoj, o jest, zarzuciło mnie dość mocno. Okay, mam nadzieję, że go dogonię dość szybko. Jest jakiś czerwony, o! Myślę, że to będzie katorga i zobaczycie jeszcze z 500 takich rozwaleń, bo mi bardziej zależy na tym, żeby to było clean i żeby to było właśnie, tak jak mówiłem ostatnio, humanitarne, a nie, że się w niego wlatuje w niego i on staje się na złą tak samo jak ja. Za mnie nic dosłownie nie dostaje, ale tu się tak ślizgam w tym błocie, że to jest tragedia. Ohoho, o, to będzie zaraz droga. Ojojoj. Podejście numer 3. Podejście numer 8. No, dziura, polskie ulice, polskie drogi. Pięknie, pięknie. Okej, okay, nie hamujemy jakoś super mocno, nie możemy. Okej, okay, wjeżdżamy, Tokyo Drift. Okej. Okay. I w drzewo, super. Podejście numer 9. No, ja myślę, że takich podejść to jeszcze będzie z 200. Więc spokojnie, ładnie, pięknie. Ja myślę, że damy radę dzisiaj. A ja chciałem jeszcze dwa inne scenariusze zrobić. No nieźle. Znaczy inne scenariusze są łatwiejsze. To jest chyba jeden z trudniejszych scenariuszy, jaki jest w grze. Okej, okay, okej, okay, udało się. Udało się ten najtrudniejszy miejsce. Zaraz go dogonię, bo ja mam szybszy pojazd. O. I w dupę mu wjechałem. Ładnie. Teraz ramowanie. I na słup, na słup. Pum! Ale ładnie go. Okej, okay, jest git. No i zapalny scenariusze. I teraz o tych scenariusz, to ja tutaj mam. Ale teraz jest ten scenariusz. Teraz dwa. Część druga. Mamy chyba ich 4 tylko. Ale ja mam jeszcze kilka innych. Więc w dzisiejszym odcinku zrobimy 3. A jeszcze jest dużo innych. I za 7 razem dałem radę. Więc ładnie, ładnie. Zobaczymy, za którym razem uda mi się to zrobić. Bo myślę, że dość szybko. Chociaż nie wiem, nie znam się. Okej, okay, jesteśmy na drugiej mapie. Jest to napad na lokalną stację benzynową. Świadkowie mówią, że to było niebieskie auto i kierowało się w stronę mostu. Tam, tutaj, o, po lewo. Więc już jedziemy, tylko muszę zapytać centralę, czy mogę go ramować, bo nie wiem. Halo centrala, czy mogę podejrzanego ramować, jeżeli go zobaczę? Psst. Jednostka 102, tak, możesz ramować. Powtarzam, możesz ramować podejrzanego. Bez odbioru. Okej, okay, jesteśmy. Możemy ramować. Profesjonalne radio, oczywiście. Budżetowe, ale mam. Okej, okay, gonimy go. No nie. Jakaś trasa taka znowu. Oj. Proszę się zatrzymać. Uhuhuhu. No i co? No chłopie, no to koniec twojego żywotu. No, ze mną się nie zadzieram. Za pierwszym razem? Czyżby? No już ma oponę przebitą. Ja mam dwie. On ma jedną chyba. Nie, jeszcze sobie przebiłem jedną! No i ja mam wszystkie opony przebite. No przecież to jest jakiś żart. Nie no. Wjeżdżaj tam. W drzewa. W drzewo, dawaj. Dobrze, mamy cię. Potwierdzam, jednostka 102, mamy go. Zatrzymany został na drodze 68. Tak, mamy go. Powtarzam. Próbuję się wymknąć. Ale już nie, raczej daleko nie odjedzie, mamy go. No okej, okay, centrala wie, mamy go. Więc 3, 2, 1. I mamy go, sukces za pierwszym razem. Naprawdę ładnie mi poszło. Wszystko to, by ukraść paczkę chipsów. Chłopie, ty jesteś głupi. Jak można...
Po co kradłeś? Okradałeś stację benzynową po chipsy. Mam nadzieję, że chociaż to były dobre chipsy, a nie jakieś niższej półki. Okej, okay, teraz lecimy do trzeciego. O nie, to było w ostatnim filmie. To też było w ostatnim filmie. A, to mamy wszystkie zrobione. To myślę, że możemy jeszcze spróbować zrobić inne, bo ja zapomniałam, że przecież robiłem te dwa ostatnie na ostatnim filmie, więc zobaczymy jeszcze jakiś jeden inny, bo ja tego naprawdę tu dużo. I chyba wiem, co możemy zrobić. Goliat! Tak nazywa się następna mapa. Musimy zatrzymać za wszelką cenę ciężarówkę. To nie będzie łatwe, ale musimy to zrobić. Więc lecimy. Jesteśmy na jakimś K25. Jedziemy na autostradę. Gdzieś na autostradzie jest ciężarówka. K25 zgłasza się do centrali. Zauważyłem ciężarówkę na autostradzie. Czy mam pozwolenie na zatrzymanie? Pip, tutaj centrala. K25, masz pozwolenie na ramowanie. Bez odbiorów. Pip. Okej, okay, mamy pozwolenie. Co? Ramujemy. Będzie trudno zatrzymać ciężarówkę, ale... Zmieniłem dział, jak ja możemy zatrzymać. A, bo już jestem cały pozgniatany, a u niej nawet nic nie widać. O! No z nami nie jest zbyt dobrze. No jedź. Ty tu mnie próbuje zgnieść. O! Na lewo, go już próbujemy go wpychnąć. Na te słupy. No nie. Na słup musimy go spróbować wrzucić. O, uda się. Jest! Ale to było brutalne, ale się udało. Okej, jesteśmy w następnym bonusowym scenariuszu. Ucieczka z portu, uciekamy. Musimy po prostu uciec na statek. Więc no. Lecimy. Musimy uważać na zabójcze krzaki, które mogą nam opony zniszczyć. Ośmiu przed mi to zrobiły, o. Te tutaj po prawo. O, te mi na przykład raz zniszczyły kiedyś. Te tutaj też. Nie wiem, ja bardziej będę uważać na krzaki niż na przeciwników, chociaż tu nikogo chyba nie będzie, więc ja mam ograniczony czas nawet. Nieograniczony, o. Nieograniczony czas. Mogę tu być nawet 4 lata, więc ja tam spokojnie sobie jadę. Tylko żeby na krzaczki nie najechać, nie? Nie, krzaczki! Bardziej się wystraszyłem tych krzaków niż... Chciałem tutaj wjechać bokiem, ale stwierdziłem, nie, te krzaki nie przebiją przecież. Nie przebiły, okej, gdzie teraz? Przód? Przód. O, jakieś beczki. I bum! O, można było zniszczyć. O, ale Tokyo Drift. O, ale drift, jeju! Tutaj sobie wjeżdżam bardzo ładnie. Czy to jest jakiś żart? Te opony się tak przebijają łatwo. Z czego są te opony zrobione? Z gumy do rzucia. Okej, okay, tutaj musimy gdzieś zjechać. Okej, okay, jedziemy. Uwaga. Wow. Oj, ale żebym wylądował. Wow! Tutaj był taki nie za fajny zjazd. Jedziemy. Dawaj, szybko. Ty, co tam za auto stało? Tutaj? Takie auto stało jakieś? O, jest auto. Okej, coś czuję, że można nas dogonić. Trzeba się rozpędzić. Nie wiem co to, ale... Trzeba uważać. Tak, to jest policja. Tak coś czułem. Okej. Dobrze, że ja zauważyłem, bo pewnie bym się tam... Ty. O, skok jest. Doskoczę na easy. Chciałam trochę zwolnić pod koniec, żeby nie było jakieś takie... Żeby nie było mocnego jakiegoś lądowania, że gdzieś tutaj ląduje, a ja ledwo co doskoczyłem. Okej. Okay. Mamy poniżej 2 minut. Nie zrobiłem? No nie dziwię się, tam gdzieś ta policja poleciała. A ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika, dzwoneczkiem i lajka. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!